Okej, to wejdźmy do baru, czemu nie? Właściwie, zobaczmy. Obciążenie, ile ja mogę mieć obciążenia? To jest pytanie. Ile ja mam syfu już? To jest początek gry, ja już jestem... Mam już coś takiego? Na dwa takie, ja to chyba sprzedam, a... Janowi dam... Desert Eagle, myślę, i sprzedam... Może te pistolety 10 mm? Sam nie wiem nawet. Zamknięte. What? Drzwi do naruszu mowy są zamknięte. Okej. Okay. Nie. Mogę dać linkę do Pornosa? Nie. Czy mam zamiar jeszcze grać w Escape from Tarkov? Tak. Jak będą jakieś update'y większe, wiesz? No na razie nie ma co mówić, no za wiele rzeczy do robienia w tej grze nie ma. Wykonane z blachy. To pudła. Te drewniane pudła rozpadają się pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ogólnie syf. Ian jest dobry, jak ma pistolet maszynowy. No nie wiem. Mnie tam Ian, jak miał pistolet maszynowy, to zabijał. Częściej mnie niż przyjaciół, niż wrogów. To Gustofer. Gustofer. To mi powiesz, Gustofer. No! Chcesz się założyć o wyniki walki? Mam lepsze rzeczy do zrobienia z moimi pieniędzmi. Jakie są notowania? Na kogo chcesz postawić? Sola czy pretendenta? Notowania są korzystniejsze dla Sola. Zakład kosztuje 25 kapsli. Dostaniesz 50, jeśli wygrasz, stawiając na Sola, a 100, jeśli stawiasz na pretendenta. Co wy? Powiecie. Na kogo stawiamy? Na Sola czy na pretendenta? Pytanie jest do was. Na Sola. Proszę. Stawiam na tego. Okej, okay, postawmy. Czy chcesz tu poczekać do drugiej, kiedy zacznie się walka? Czemu nie? Niech rozpocznie się walka! O, proszę, wygraj, stary. Co za dźwięki? To wygrywa. To jest widowisko. To jest pytanie, który to który, nie? Chyba to jest ten mistrz. Wygląda na lepiej uzbrojonego, chociaż nie, oni są tacy sami. No, na to wygląda, że udało ci się wygrać. Masz tu twoje kapsle. Dzięki! Yeah! Okej, okay, czyli jednak się... Ja myślałem, że my będziemy się bić po rejach, no ale nie. Dobra, wiecie co, na razie zostawiam w spokoju. Naprawdę nie mogę wejść do baru? Może później? O, oh, jest, nice, hej. Hello, kim jesteś? Nie dostrzegasz nic niezwykłego, a tu jest jakiś kościół. To Neil, nieczynne, przyjdź koło czwartej. Przepraszam, ale jesteśmy zamknięci, proszę wrócić później. Rozumiem, ale czekaj. Mogę... Mogę was ukraść, tak... Wiem, że trochę głupio, no ale... W sumie... Jak wszyscy mają to gdzieś, to czemu nie... W razie nie tutaj nic. A w komodzie? Też nic. Okej, okay, ale gdzie Gizmo siedzi w takim razie? Dobra, poczekajmy, aż bar otworzą. Pipo? Do 18. Do wieczora. To jest wieczór. No i co, bar jest otworzony? Hello! O kurde, co tu się dzieje? Dzień dobry. Czacha! Kelnerka. Widzisz gościa o zaostrzonych zębach? Miło. Widzisz mężczyznę w brudnej, skórzonej zbroi. Płaszczu i maszce przeciwgazowej. I smark. Neil. I ćma barowa. Ma barowa? Możesz podać arsze... orzeszki? Aha, okej. Czacha. Nie chcę gadać z czachą. Kelnerka. Witamy w noże Szumowin. Masz ochotę na drinka? Owszem, co macie? Czego sobie życzysz? Nuka Cola. A nie, dziękuję. Mogę zadać kilka pytań, chyba tak. Kim jest Gizmo? Gizmo prowadzi kasyno. Chciałby przejąć bar Nila, ale on nie chce go sprzedać. Killian i Gizmo się nie lubią, albo któryś z nich opuści miasto, bo
go pod nim zakopią. Kim jest właściciel baru? Nigdy jest właścicielem baru. Jest dobry, zawsze mnie porządnie traktował. Kiedyś chodziliśmy ze sobą, ale zaczął do tego podchodzić trochę zbyt poważnie, jak na mój gust. Nie chcę zostać wdową. Aha, okej. Okay. Fallout skończył się na Kill Em All. Fallout się bardzo zastarza. Oh my god, ktoś zasłuchał, bo... O matko! Czy to ten wariat? Kemnerix! Wow! Cambrix, dziękuję ci za 12 miesięcy. Rok! Rok wspierania kanału, ludzka masa, miłości na niego. Kubeczki w górę. Dzięki ci, Cambrix. Kiedy ten rok minął zdziwienia? No, zaraz leci. Pogadałem z właścicielem baru. Witaj w Noży Szumowin. Co mogę dla ciebie zrobić? Potrzebuję informacji. Nazywam się None. Co to za miejsce? Nie przyglądać się ze zdziwieniem. Co to pierwszy raz jesteś w barze? Mój lokal, Nora Szumowin. Tutaj się pije, no i zostawia napiwki. No tak, jesteśmy pierwszy raz w barze w sumie. Jasne, oczywiście, mogę dostać coś do picia? Mogę zapytać jeszcze o coś? Dobra, co chcesz wiedzieć? Co chodzi w miasteczku? Zaraz na zachód stąd stoi kasyno należące do Gizma, na zachód. A prawo? Jestem zdziwiony, że jeszcze tego nie wiesz. Większość moich klientów to ludzie, którzy przegrali tam już wszystkie pieniądze. W drugiej części miasta znajdziesz sklep Kiliana i nożegownię, którą prowadzi Marceles. Klient to porządny gość, prowadzi uczciwy interes, można u niego dostać prawie wszystko. W nocegowi odeśpisz zbyt długi powód w moim barze, śmieję się. Dzięki za informację, na razie. Ale powiedz mi, co można sprzedać? Co to jest? Amunicja 14 mm i masz steampaki. A ile chcesz za to? 300. A ile chcesz za steampaka jednego? Ma dobre ceny za steampaki, całość. Dobra, to mu sprzedamy. Sprzedamy mu moją wetrówkę. A może to mu sprzedajmy? Czekajcie. What? Ależ to jest droga, dobra wetrówka. Okej. Okay. Sprzedamy mu wetrówkę i może plecak? Co na to? 300. A ile za moje owocki? 340. Iguany. 420. 452. 464. Dawaj mi dwa kapsy, żłobie. Przepraszam. Nie mam powodu go tak szkalować. Dobra, ile mamy simpaków w sumie? 18. Bardzo ładnie. Co on jeszcze tutaj ma ciekawego? Ta amunicja jest ciekawa. 41 kapsni. Mogę od niego kapsle jakoś wydębić. Lina może mi się przydać jeszcze. To jeszcze nie zmienił imienia? Nazywam się None. Fajne imię. Lepsze niż Bungo. Ty suko, what the fuck? O co, gdzie jesteś? Wynoście się tą przeklęte gdojki. Jak któryś z was jeszcze raz ją dotknie, to wystrzelam was jak psy. Holy fuck. Jesus. Fuck. Okej, okay, wow, poważnie. Gramie obdarowuje niesamowitym pantem. Pancerz. Prosty strój skórzany, umiejętnie wykonany z wyprawnej skóry bramina. Waży 8 funtów. Wow. Dobrze, kurde, nie wolno tutaj sobie dmuchać w kaszę. 25%. Klasa pancerza 24, okej. Wow. Witam w noże. Wow, nie ma nic do... Nasza postać nie ma nic do powiedzenia na temat tego wydarzenia? Co to za trofeum tam na półce? To nie jest trofeum, tylko urna! Zawiera prochy mojej żony. Nie licząc baru, to najważniejsza rzecz w moim życiu. O. Co to za palanty? Ci! To członkowie... to czachy. Członkowie miejscowego gangu. Straszna hołota. Czasami wszczynają bułki, robią trochę zamieszania. Przez większość czasu Kilian trzyma ich w ryzach.
Normalnie gościu wszedł do baru, uderzył babkę. Trish. Facet go zastrzelił i wszyscy mają to w dupie? Okej. Okay. Mogę zadać ci kilka pytań. Dlaczego krzyczałeś, jesteś o Solu? Sol to mój chłopak, jest dla mnie naprawdę dobry. Dzięki, cześć. Było interesujące. Myślałem, że jakiś quest będzie, ale nie. Sol! Twoja dziewczyna została zaatakowana, bro. To jesteś ty, Sol? Cześć, Bauer. Pozdrawiam. Puszczę łosia. Nie wiem, jak łosie robią. Hello! O matko, łosiu, dzięki ci za hosta! Witam twoich pięknych ludzi. Puszczę. Następna nowa twarz. Pomyłam się tu pęta podróżników, ale ty wyglądasz jakoś inaczej. Napijesz się ze mną? Jasne. Wspaniale. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko rozwodnionym napojom. Miejscowe piwo niewiele się różni od rośliny doniczkowej. Co masz do powiedzenia? Mógłbym cię zapytać o to samo. Chyba jednak mogę powiedzieć jako pierwszy. Zwoł mnie Tycho. Tycho? Tycho raczej. Przyszedłem ze wschodu. Z czegoś, co się nazywało Nevadą. Wow. Jak udało ci się przeżyć wszystkie zagrożenia? Byłem nieźle wytrenowany i dysponowałem solidnym uzbrojeniem. Dziadek był zwiadowcą i nauczył ojca wszystkiego, co sam umiał. A on nauczył mnie. Wiedziałem na przykład, że nie należy pić święconej wody. Świecącej, przepraszam, wody. Świecącej wody, nice. Cześć, ludziska, witam, pozdrawiam was również. Witam cię, Jedik, witam cię... Bebo, Spawnus, Yamatotos, cześć. Witam cię, bo sama manna... A to diabłem, okej. Okay. Cześć, cześć, ludziska. Ciekawe, dzięki za drinka. Naprawdę ciężko jest przeżyć w dzisiejszych czasach. Musisz się nad tym dobrze znać. A ta rodzina uczyła mnie wszystkiego, co można wiedzieć o sztuce przeżycia. Na przykład to, że nie wolno pić wody całkowicie wolnej od muchu i owadów. Mądre. W dziczy tylko woda zatruta lub radioaktywna jest taka. Trzeba też zwracać uwagę na mnóstwo szczegółów. Na przykład, jeśli masz trochę czasu, to mógłbym ci udzielić kilka rad. Pewnie, doskonale. Mam nadzieję, że moje instrukcje trochę ci pomogę. Wow, czy on mnie właśnie czegoś nauczył? I... ma dwa steampaki. Ile za steampaka bierzesz? 222, 120... Okej. Okay. 111. Dlaczego jestem przekonany, że ja mogę go zwerbować? Ej, może... Ej, nie tak szybko, jeszcze się sobie nie przedstawiliśmy. Pamiętasz? Jak się nazywasz przyszło? Nazywam się None. Miło cię poznać. Ostrożnie, przyjacielu. Chcesz do mnie dołączyć? Tako. Witam, w czym mogę pomóc? Potrzebuję informacji o gangach. Kilian poprosił mnie o oczyszczenie miasta i przydałaby mi się twoja pomoc. Czas najwyższy, prowadź! Oczyszczmy tę ulicę, sugeruję też dołożenie gizmo. Okej. Okay. I dołączył do... Okej, okay, nice. Zapiszmy grę. Zobaczmy... jak wrażenia z giery? Oprócz tego, że się interfejs zestarzał, jest okej. Okay. No i graficznie się zestarzała. Pogadajmy z nim. Jak zacznie się walka, wyciągniesz swoją najlepszą broń. Jakie umiejętności posiadasz? Potrzebne zwiadowcy. Świetnie sobie raz z włócznią. Mogę też uzyskiwać małe pistolety i karabiny. Okej, okay, rozumiem. A... zobacz, z sobą... Shotguna masz. Nuka-Cola, dawaj Nuka-Cola. A ja to by dam. Tylko, że już sprzedałem jedną strzelbę. Ja tam nie wiedziałem, że on coś takiego będzie miał. Dam ci dwa steampaki. Dobra, i niech będzie, że będziesz miał na razie shotguna. Może być. Dobra. Gizmo. No jest gizmo, ale gdzie jest gizmo sam? Tu jest gizmo! A to żłób. Strażnik kasyna. Strażnik kasyna, mogę tu wejść? Może on przyszedł dopiero? Ej!
Gram. Okej, okay, zróbmy save'a twardego. Bo to będzie pewnie blało. Nie. Gizbo. Krupier. Osoba parająca się hazardem. Mogę ich ukraść? To nie jest dobry pomysł. To jest chyba nie dobry pomysł. Właściwie Ian. Na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Ian, poważnie. Ian, ty dostaniesz ode mnie to. Wiesz? To jest amunicja do Desert Eagle. Kurde, jak ja mam ją rozpoznać? A! Okej, okay, dobra. Ian. Najlepszą swoją broń wyciągnij. Zmienić formację. Trzymaj się blisko. Nie zakłócaj sobie tym głowy. A ty, Tycho. Zmienić formację. Trzymaj się blisko. Ok, niech oni obydwoje się trzymają blisko mnie. Zróbmy. Szybki zapis, Junk Town. Jak on się. Coś się napisałem? Ups, to się mi zdarza często. Ok, zobaczmy, co jest w biblioteczce. To jest. Paczka makaronu. Nikt nie ma nic przeciwko, że wziąłem makaron. Nice. Nie, nic. Mogę to wejść? Tak bez. Powodu. A, zamknięte. To jest. Izo. Izo zachowuje milczenie. To Gizmo, właściwie kasyna. Jest on bez wątpienia najbardziej korupulentną osobą, jaką kiedykolwiek udało ci się zobaczyć. Chyba 70 punktów życia. Co chcesz? Jestem busy man. Mamy opcję. Przychodzę, aby ci powiedzieć, że twój zabójca zawiódł. Chcę się dowiedzieć, jakim cudem ktoś tak durny jak ty jeszcze żyje. What the fuck? Przychodzę, aby ci powiedzieć, że twój zabójca zawiódł. Jasne, że nie wiem, o czym ty gadasz, tak? Jasne, że wiesz, wynająłeś faceta, żeby zabił Killiana. On spieprzył sprawę. Nie pamiętasz, jak wynająłeś gościa, który zabił Killiana, ty durna pało? Cóż, rozważmy hipotetyczną sytuację. Jaką? No cóż, powiem, że spróbowałeś zabić Killiana, a twój zabójca zawód. To oznacza, że potrzebujesz nowego, który wykona tę robotę właściwie. Czy ja powinienem włączyć, kurde, tą... ten magnetofon? Bardzo dobrze, oczywiście za opłatą. Jestem tutaj, a ty potrzebujesz kogoś spoza miasta do odwalenia twojej brudnej roboty, zgadza się? All right. We can do this. But you work for me. You better know that nobody ever double crosses Gizmo and lives to talk about it. You got me? Oczywiście, najpierw muszę wiedzieć, czemu chcesz go zabić. That's easy. I want him dead because he cramps my business. So, what are you doing for me? Good. Return with the dog tags around his neck as proof. And we never had this conversation. You don't mention this to anyone. No one double crosses me. Czy ja powinienem... najpierw włączyć... kurde, możliwe, że powinienem najpierw włączyć tą... czekać. To do niczego nie prowadzi. Okej.
Może spróbujmy wrócić do tego gościa, zobaczymy czy zadziałał. Jeżeli tak, to zrobiliśmy chyba questa, bo się przyznał w sumie do winy. Tutaj. Tutaj jest nasz kolega. Chyba. Coś ty? So, did you get the evidence? Pewnie, że tak. Which? Bug or tape? Znajdź się do winy. That's the first time I've been happy to hear his voice. Thanks, friend. Now, time for you and me to take care of the other business. Wezmę wszystkie simpakie, możesz mi dać. Strzelmy naboje. Chyba steampaki, nie? Myślicie, że steampaki jako nagroda jest dobrym pomysłem? Czy bierzemy opcję nie dzięki świadomym, że Gizmo dostanie to, co mu się należy, to wystarczające podziękowanie. Gdzie kupiłeś tego Fallouta? Good Old Games. Dobre źródło na starych gierki. Steampaki? Well, thanks again. Now listen, I'm gonna take the guards and run Gizmo and his cronies out of town. I could use another gun. You up for it? Jasne, bardzo chciałbym tylko po to, że zobaczyć, jak on próbuje przejść więcej niż 3 metry. Go to Lars at the guard station, he'll fill you in. Now listen, this town owes you a lot. Okej. Okay. Zaraz, a miałeś mi dać wszystko za darmo, ty oczywiście ty. Ile za steampaki? Nie jest tak źle. Problem jest taki, że nie ma za bardzo jak mu sprzedać. To jest za 260. To za ile? A. Czterdzieści. Gotowe. Oferta. Ta, to dobry interes. Nice. Koniec. Na razie, żłoby. Na razie, jestem gościu. Podoba mi się. Sprzedałem mu kurtkę. Sprzedałem mu jakieś kurde dziadostwa. Gdzie jest ten strażnik? O, nie mam pojęcia, o jakim on strażniku mówił. To strażnik z umowa. Strażnik z umowa. Tutaj? A dobra. A, i zróbmy save'a. Zapisanie. Zróbmy save'a tutaj. Czekajcie, ale. Dobra, jako drugą broń chcę mieć. W ogóle co to za amunicja 556? To może być moja główna broń. Dobra, gdzie jest moja postać na miłość boską? Gdzie? Mamy u chłopa, Tajko i Jana. Jako towarzyszy, można mieć więcej ludzi? Ok, zapiszmy. Czekajcie, mamy 6. Tak. Andrew, czy ja miałem się z Andrew spotkać? Z innym gościem. No, dzięki. Że z tobą? Nieumieszczony mężczyzna. Kurde. Gadajmy z nim. Potrafię się tam dostać. Czy co sobie ja robię, że miałem? Chyba, że którymś z tych tutaj gości. Ponowne. Wyglądam jak każda inna postać w grze. Czujesz się na siłach, żeby pomóc załatwić Gizma? A jakże? Upolujmy tego kaszalota. W porządku, bierzemy się za to. Wow, już? Jestem tutaj, żeby cię zwinąć, Gizmo.
Tym razem mam dowód, którego potrzebuję. A co on powiedział mu na to? Aha, nie, nie zapisuje się to tutaj. No dobra, załatwmy najpierw... O, to może być bolesne w ogóle. Jego? Może? 18 punktów obrażeń. 12. Dwadzieścia, holy shit! I pogizmo! A ten gość walczy tym, mele. Dobrze, chłopier go łydki, po łydach! Po łydach żłoba! Po łydach! 95. Zaraz za co zapłacisz? Okej. Okay. Nie masz wystarczająco dużo siły, by prawidłowo posługiwać się tą bronią. Teraz to zauważyłem. Shit, ja za mało siły dałem mojej postaci. Kurde, nie spodziewałem się tego. To było trochę więcej, kurde, dać się siły. Dzięki za całą twoją pomoc, za to 500 kapsli. W złomowie zawsze będziesz mile widzianym gościem. Ian. Cholera. Co my zrobimy z tym faktem? To jest lekki fuck up. Jestem w stanie zdobyć jeden punkt siły gdzieś. W jednym z tylko godnymi uwagami są... jest Ian i Taiko? Nie jest tak źle? Okej, okay, no, spoko. Zobaczmy... Czym mogę ci pomóc? Nie, dzięki, koniec. Dobra, czyli jest perk, który dodaje 3 do broni. Nice. Czy ja mam coś tutaj więcej do roboty? Kurde... Ale się nie zbliżyliśmy ani trochę do rozwiązania sytuacji z... chipem. Cześć, Kukili. Aha, jeszcze zlutujmy trupy. Tam może coś ciekawego będzie. Gizmo. To opustoszałe miejsce teraz jest? A trupy? Co to jest? A. Tutaj musimy wejść i to zlutować miejsce. Zobaczcie, co tam w środku mają. To jest chyba dobry pomysł. Pięćdziesiąt kapsli. Czy on się bił z nami pięściami w takim razie? A, Gizma nie mogę zlutować? Powaga? Nie, mogę. Uuu. 9 mm. 9 mm parabellum. Mauser. Miał Mausera. Żarcie. Weź się pocisku do tego. Cóż. Dobra. Użyjmy tego. 25 punktów doświadczenia za otworzenie tego dostaliśmy. Elegancja Francja! Zobaczmy, co tutaj Gizmo miał. Grałem w pył? Nie. Leziałam? Nie. Nie, nie. Co to jest? To torba! Splowy i kulki i zapalniczka. Splowy i kulki, mówisz. Nie udało ci się nauczyć czegokolwiek nowego. Kuźwa, fuck! Mogłem to sprzedać w takim razie. Okej, okay, a to? Do czego służy torba?
Roba 7 wielkości wykonana z wełny bramina. W tej torbie jest kasa, jak ja mam wyjąć do ekwipunku? Całość? Nice. Okej. Okay. Zaraz, to w takim razie może... W tym też coś jest. Nie, w tym nie ma. Czy mam jakieś mody zaatakowane? Zainstalowane? Nie. A co to z pyłu w ogóle? Co to jest pył? Wypuściłem tam kasę? Shit. Co to za gra pył? Znam opowiadanie pył Sapkowskiego bodajże. Ale nie, to był chyba Gwiezdy pył. Mamy gry. Coś do bilet. A, gdzie ta kasa leży? To kapsle. Okej, okay. Mam 3000 kapsli. Czy coś jeszcze powinienem zrobić może z... naszym kolegą pogadać nowym? Cześć, Wild Soul! Ile jeszcze mi dni zostało do braku wody? 129. Luzbus. O. Gra jest tak, design gry jest taki, że ten limit jest... Wiesz. Ciężko go przekroczyć, zwłaszcza, że jest sposób, żeby zwiększyć go jeszcze 100 dni. Oczywiście jak grałem pierwszy raz i jak będzie takiem o tym nie wiedziałem, to mnie niszczyło psychicznie, że jest takie ograniczenie czasowe, ale... Spokojnie. Well, howdy. What can I do for you today? Co coś kupić? Well, that's a damn fine coincidence. That's what this store is here for. Nic on nie ma mi do powiedzenia? Let me show you some things over here. Hmm, 41 kapsli mówisz. To jest twój asortyment, chcesz mi powiedzieć? Okej, okay. Jestem rozczarowany. Tak cholernie. Czy to sprzedać? Za 50 kapsli? Dewej! Nie wiem, mam nadzieję, że mi się to nie przyda. Zakładam, że nie. Masz, dałeś mi to, ale no, dawaj. Oferta, coś jeszcze mogłem sprzedać mu? Są mentaty. Mentaty, wątpię, żeby nam kiedykolwiek się przydały. 288, dajmy mu... Nie. To jest zakurzone pudełko. 20. 60. Co to jest? Paczka makaronu. Proszę bardzo. Weź moją paczkę makaronu. Ile chcesz za amunicję? 43 kapsle. Masz tą Coca-Colę. Masz to. Ile za to? O. Januszem biznesu jesteśmy. Oferta? Zrobione. Okej, okay, chyba tutaj więcej do roboty nie mamy, nie? Nic w tym Junktown. Czy mi się wydaje? Gra zapisana. Gość nosi ze sobą 6 kg kasji. Ano. Dobra, muszę zmienić broń na inną niestety. Bo z tamtej nie umiemy... Tamtą nie umiem się... Nie umiem się posługiwać. Co jest, kurde, trochę przerąbane! No ale dobra, jakoś dam radę. Zobaczmy.
Come on. Na górę. Gdzieś na górę? Czy mogę pokazać statystyki? Masz. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Ten zygzak. Czy coś tu jeszcze jest? Tutaj coś jest. Hello? Boże, już tam byłem. Może wiesz, że tak jest. O! Drewniany. Zaraz, a co z tymi czachami? Nie ma z nimi żadnego questa, nic w tym stylu? Ktoś się zna na Falloutie? Ktoś zna go na pamięć? Błagam, niech moja postać tam idzie, please. Okej, okay, nie idzie tam. Jest, idź do hotelu. Okej. Okay. Tak? Co ty robisz? Sol, śmieję się do rozpuku. Jestem bokserem! O co chodzi? Pracuję dla Gizmo, przybyszu. To właściwie dla tego wielkiego kasyna. Dobrze, że tu płacą zawodnikom. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Jak zostać bokserem? Zawsze się wdawałem w bójki z braćmi. Kiedy na złomowo napadła mała grupka najeźdźców, jednego z nich zmusiłem do uległości, zanim zdążył wyciągnąć broń. Tak naprawdę co, miałem farta. Ale Gizmo sponsorował, zorganizowałem walki, a ja potrzebowałem pieniędzy. Od tego czasu boksuję. No cóż, Gizmo nie żyje, chyba cię pozbawiłem roboty. Co się stało z swoimi braćmi? James zginął w czasie ataku najeźdźców kilka lat temu. Wkrótce potem mój starszy brat, Darrell, zebrał trochę sprzętów i wyruszył na południe ku mitycznemu miejscu zwanemu Blask w poszukiwaniu skarbu starożytnych lub czegoś takiego. Nigdy nie wrócił. Dlaczego wciąż siedzisz w domowie? Tu żyję, lubię boks. Dobrze mi się układa stryż i nie mam potrzeby się nigdzie ruszać. A, znam już Tris. To bardzo mi na nie zależy. Okej. Okay. Nie będę mu groził może. Czyli mówicie, że w hotelu jest quest jakiś. No dobra, chodźmy do hotelu. Miło mi się rozumiało. Do zobaczenia. Okej, okay, poznaliśmy historię Sola, ale jeszcze zanim pójdziemy do hotelu... Czy ja byłem tutaj? Chyba byliśmy tu. W cholerę dni jest, w cholerę dni. Ja chyba pamiętam, że... Kurde. Nie, to na pewno było w jedynce. Wiem, że gdzieś w którymś miast, do którego zapewne za niedługo dojdziemy, jest opcja za 1000 kapsli, za jakieś niewielkie pieniądze, wysłanie karawany do krypty twojej i to zdaje dodatkowe 100 dni. Plus, ja wiem, gdzie jest chip, bo grałem w tą grę dawno temu, ale wiem, pamiętam. Mniej więcej wiem, gdzie jest chip. Więc wiecie. Akurat umiejscowienia, w sumie chyba jest kilka sposobów, tak mi się wydaje, na chip, ale ja pamiętam jeden konkretny. Nie będę spoilował, ale... Dobra, i co mam tutaj zrobić? Chcę wynająć pokój! Tylko na jedną noc. Życzę miłego pokój numer jeden jest twój. Życzę miłego pobytu. Pokój numer jeden. Ja sobie wynająłem... Który jest pokój numer jeden? Ten! Ten pokój! Ładnie. Perry. Że to... A, to znowu ty! Niezdrowe jest tu się kręcić, nie będąc członkiem gangu. A ty nim nie jesteś. Czym się ostatnio zajmowaliście? Niczym konkretnym. Nie ma tak, nie ma tu za dużo roboty. Shark od czasu do czasu wda się w bójkę, w noże szumowi, nic szczególnego. Zawsze możesz spróbować czegoś innego, na pewno umiesz coś robić, masz jakieś hobby. Lubię sobie trochę porysować. Winnie mówi, że jestem niezłą kucharką, ale przecież dobrze się bawimy w ogóle.
A co będzie, jak się zestarzejesz? Jak się potoczy twoje życie? Jak będziesz zarabiać? Hej, otrzymaj się, burmistrz. Brzmisz jak starzy Winiego. Staramy się nawzajem, daj nam spokój. Ooo. Dał mi się jej uratować. Masz coś na handel? Nie. Żegnaj. Zostaj go. Trish. Trish śpi. Cynithie. Namiętną heterę? Może cześć. Okej, okay, jak tutaj questa zrobić? Jaki to jest quest? Prześpi się noc w wynajętym pokoju. Pytanie tylko, jak ja to mam zrobić? Jesteś w swoim pokoju, chcesz odpowiedzieć do czynienia? Tak. Grałem w Papers, Please już. Wow. Coś tu się dzieje? Bogu dzięki, że tu jesteś. Jakiś szczurniejszy gość trzyma Cynithę jako zakładniczkę. Zakładniczka grozi jej, że ją zabije. Musisz pomóc! Rzucę na to okiem. O, oh, shit. Okej. Panowie? Zostań gość. Wow, nigdy bym tego questa nie odkrył. Starczy, nie podchodź ani kroku bliżej. Skasuję ją, przysięgam. Nie ma potrzeby stosować przemocy. Porozmawiajmy o tym. Na jakim ty świecie żyjesz? Tutaj w prawdziwym świecie płynie krew. Krew płynie i rozbryzga się po tym całym pokoju, jak się stąd nie wyniesiesz. Możemy to omówić? Co mogę zrobić, żeby ci pomóc? Jezu, to zabawne. To mówi, że potrzebuje pomocy. Ty, trzymając tę kubytę jako zakładnika, prosisz o pomoc. Jak mogę pomóc? Muszę nad tym pomyśleć. Poczekaj chwilę. Trzymaj się z dala, nie chcę jej skrzywdzić, ale to zrobię. Czemu chcesz jej zrobić krzywdę? Wyśmiała mnie. One wszystkie mnie wyśmiały. Zapłacą za to, przysięgam. Wierzę ci. Popracujmy nad tym, okej? Okay? Może, nie wiem. Wyglądasz na minę łgarza i oszusta. Czemu nie weźmiesz się... Nie weźmiesz się na mnie zamiast na nią? Przekonaj się, co potrafi prawdziwy mężczyzna. To ja ci pokażę. Okej. Okay. Wow. Oberwałem krytycznie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie postrzelę. Tej dziewczyny. Dawaj go. Piesiek. Cześć, Burgot. Chyba już nie żyje. Okej, uratowaliśmy ją. Chyba mi się nie udało go przekonać. No cóż. Dziękuję ci, nikt się mną wcześniej tak nie opiekował. Dopiero później się tą zaopiekuje, nie ma za co. Mój szef nie przysłał nawet swoich opryków dla ochrony. Zarabiam dla niego tyle forsy, mógłby przynajmniej wypełnić swoją część umowy. Jakiej umowy? Kochanie, zajmuję się mężczyznami, a oni mną. Gizmo dostaje 25% i podobno mnie chroni. Wiesz dobrze, jak to wygląda w praktyce. Czym jeszcze rządzi Gizmo? Praktycznie wszystkim. Złym w tym mieście. Ma kasyno, kontroluje mnie i kilka innych dziewczyn, nawet małych dzieci. Podobno próbuje przejąć bar. Gizmo nie żyje. Nikt o tym się jeszcze nie dowiedział? Wszystko w porządku, dziękuję. Okej, okay, to jest wszystko? 400 expa dostałem, nice. Dziękuję ci za uratowanie Cynithy. Ona zwykle nie sprawia kłopotu. Zasługujesz na porządne kimanie. Na mój rachunek, ale nie proś o kolejne gratisy. Dzięki. Żaden problem. Pokój numer 1 zaprowadzę cię. Dobra, może już nie idźmy spać. Pamiętaj, że możesz rozładować nieużywaną broń. Dobra. Miej rację. Okej. Okay.
Kurde. No nieźle. A, to mi daje pomysł. Spróbujmy... wymienić broń temu facetowi. Ach, cholera. No, konkretnie... Chciałbym, żeby używał on tej broni. 5-5-6. Gotowe. Mogę go jakoś do tego zmusić? To najlepszą broń. Chyba wyjął właśnie strzelbę. Tak. Siła 4, goddammit. Wszystko jest... bardziej... więcej siły wymaga niż ja mam. Goddammit, gdybym tylko to, o tym pamiętał. Dobra. Myślę, że już tutaj więcej nie mamy do roboty, nie? Nic. Pytanie, gdzie teraz idziemy? Mam 4 siły? Nie, mamy... mamy... Zaraz, 4. What? Racja. Wow, czemu ja byłem przekonany, że mam 3 punkty siły? Może to 5 wymagało? Tak, to 5, ale okej, okay, to git. To może używać shotguna od teraz. Czy polecam gierkę Darkest Dungeon? Bardzo polecam. Świetna gra, świetna gra. Świetna gra. Jakoś za niedługo wychodzi DLC. Zresztą... tak, to słuchaj, to jest gra na... na kilkaset godzin, wiesz? Naprawdę spoko gierka. Tylko, że stresuje. Nie wiem, jeżeli lubisz... Znaczy, buduje napięcie, jest stresogenna, no nie wiem, jak to nazwać. Boisz się, że stracisz postacie, czasami potrafi wkurzyć i tak dalej, i tak dalej. Czy tutaj coś jest? Na jakie Windzie gram? Na Windowsie 10. Nisty piaski. Jak się zastanawiacie, jakim cudem ta gra chodzi, to ja mam po prostu wersję z Google'a. Good Old Games. Oni jakby adaptują te gry stare tak, żeby działały na współczesnym sprzęcie. Cześć, Fabian. Czy coś tu się nowego stało? Jaka kosztuje 30 złotych? I am in desperate need of assistance. My daughter Tandy is missing. I do not know what to do. Próbowałeś ją uratować? People are not skilled in this. Already 3 patrols have gone out to look, but none returned. Will you help me? Okej, kto mógł ją porwać? Seth and I believe one of the Raider clans is responsible. Retribution for our resistance to them. Take this spear. It was found where my daughter was last seen. Że jeden z klanów Najstów jest za to odpowiedzialny. To kara za nasz opór wobec nich. Weź tę włócznię. Została znaleziona w miejscu, gdzie po raz ostatni widziano moją córkę. To jest prawda. Talk to Seth. He knows much about these raiders. And Godspeed, Wanderer. Działa ci w 15 klatkach ta wersja. Ale wiesz, że tam... Ja zaraz ci coś pokażę. Może to ci pomoże. Okej, mam porozmawiać z Sethem. On mówi o tych Najstwach. Dobra. więc jak wejdziesz tutaj... a nie, tutaj tego nie ma. Shit. Czekajcie, dobra, zapiszmy. Kobieta w opałach. Woo! Kisza numer 729 tysięcy. Okej. Okay. Wyjście. Ja mam nadzieję, że coś się zapisało. Pokażę ci. Wchodzisz tu w opcję. nie tutaj.
w opcję screen settings i możesz sobie refresh rate ustawić. Ustaw sobie na 60. Powinno lepiej działać. Powinno w sumie. Nie wiem, czy to ci pomoże. Zawsze jakaś droga. Cześć Saszowo, hej. Dobra, gadamy z Setem. Set? Dupowowa? Dzięki darmie, że tu jesteś, Przybyszu. Kto to jest? Czym jest darma? Moja dziewczyna, Tandy, córka Radesza, została porwana. Wydaje nam się, że przetrzymują ją na jeźdźcy. No to macie kłopoty, do zobaczenia. Dzięki, znajdę. Znajdziecie ich na południowy wschód stąd. Pospiesz się. Nie wiem, co jej mogą zrobić. Okej, dobrze, przeprowadzę. Południowym wschodzie mowa, mówicie. No. Południowy wschód. Kobieta w opałach. Grałem w Planescape pewnie. Nigdy nie skończyłem Planescape. Południowy. Gdzie? Tutaj coś jest. I see. Obóz Chanów. Widzisz mały budynek, w pobliżu którego rozbito kilka namiotów. Mieszkańcy są brudni i wyglądają na wrednych. O kuźwa. Okej. Szybki zapis. U Chanów. Ups. Szybki zapis. RIP. Okay. Halo? Może nie mają praw autorskich do spolszczenia? Nie wiem w ogóle, czy było oficjalne spolszczenie. A wiesz, może stwierdzili też, że rynek w Polsce na takie stare gry nie jest zbyt duży. Czego chcesz? Szukam kobiety o imieniu Tandy. Wiesz, o kim mówię? Nie widzieliście, że napisałem przez łzówkę? Nie widzieliście? Nic nie widzieliście? Handel. To słowo nie zamierza z tą handlować. Nie, pierwszy raz o niej słyszę. Czemu pytasz? Nie, niczego, szukam tylko mojej przyjaciółki. Za jej głowę została wyznaczona nagroda. Jeśli uda mi się ją zabić, może dostanę niezłą kasę. Twój głos nie brzmi zbyt pewnie. Myślę, że coś knujesz. A jeśli mówisz prawdę, to zgarnę całą nagrodę dla siebie. Było spolszczenie? Ale wiesz, i tak jest w sieci spolszczenie, więc się nie przejmuj tym. Ja korzystam ze spolszczenia. Najeźdźca, twardy najeźdźca, no. Widzisz Petroxa. Witaj, jestem Petrox. Jestem jednym z zastępców Garla. Kim jesteś? Jestem one. Czym się zajmujesz? Wędruję po pustkowiach, zdobywam zaopatrzenie dla obozu. Czyli mówiąc innymi słowy, okaże się, że napotkany ludzi. Hej, to świetnie. Gal na pewno jest z ciebie zadowolony. Czekaj. Handel? Co ty? Co wy macie? To słowa nie zamierza. Handel. Moje imię nie jest w tej chwili może ważne. Możesz mi powiedzieć o waszym obozie? No cóż, fajnie, że uważasz się za takiego ważniaka i sądzisz, że nie musisz się przedstawiać. Ja ci jednak powiem kilka rzeczy. Jesteśmy najtrwalsi na pustkowiu. Nikt nie może się z nami równać. Żadne mięczaki z cienistych piasków czy złomowa. Co z tymi cienistymi piaskami? Mieszkańcy cienistych piasków to bardzo płodna społeczność. Bardzo chętnie dzielą się z nami swoimi produktami. Złomowa leży na południe stąd. Mieszka tam dużo fajnych lasek. Okay. Seba, kuźwa. Poczki ci w głowie tylko. Ej, to nie zadziałało jakieś. Kim ty jesteś? To sobie z twardym pustynnym najeźdźcą, a to? To Diana! Pustynny bandyta, jestem Diana, jak mogę ci pomóc? Szukałem kobiety o imieniu Tandy, widziałaś ją? Widziałaś ją? Jeżeli to jedna z tych kobiet z cienistych piasków, może poszukaj jej tam. Ja pracuję tylko tutaj. Aha, cóż, i tak dziękuję. O, chyba mam je w dupie już. To ty masz na sprzedaż. Mi się wydaje, że ja wszystkich zabiję.
Ogólnie posiadam wszystkie możliwe wersje Fallouta poza gogowymi. Dla tej gry trzymam laptopa sprzed podstawowego, by móc sobie pograć. Ale jeśli GOG zrobi wersję na Windows 10, to chyba znowu wydam na nią pieniądze. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest wersja na Windowsa 10 konkretnie, ale ja ją ściągnąłem, zainstalowałem Hi-Res Patch, ściągnąłem spolszczenie, odpaliłem w wersji Hi-Res i żadnych problemów. Więc git. Czego chcesz? Szukam kobiety o imieniu Tandy. Widziałeś ją? Nie, nie widziałem jej. Dlaczego pytasz? Kłamiesz, gdzie ona jest? Jest za nią nagroda. Jeśli ją zabiję, to dostanę trochę gotówki. To nie zabrzmiało szczerze. O, lera, moja postać jest do zupy. Czy nic mi się nie sypie z kolorami? Nie wiem, czy... W sumie nie wiem, czy się coś z kolorami nie sypie, bo... Jestem daltonistą. Ale... Ktoś by zauważył. Cześć, nazywam się... Tolia? Wygląda to, że właśnie wracasz z pustyni. Kim jesteś? Nazywam się None. Czym się zajmujesz? Jako bandyta zwiedzam świat, szukając różnych dóbr. Kilka miast miało już zaszczyt nas gościć. Czyli po prostu kradzie tych, których odwiedzacie. Nigdy nie kradniemy, zabieramy tylko nadwyżki i rozdzielamy pomiędzy głodnych. Brzmi świetnie. Zaraz, oni są dobrzy. Wow, mogę to podnieść? Okej! Podniosę amunicję do Magnum. Co? Odejdź, okej. Odejdź. Halo? O ściana. O łóżko. Twarda najeźdźca. Widzisz posinieczoną i pobijaną kobietę. Niekontrolowany płacz. Widzisz posinieczoną i pobijaną kobietę. Szeptem, pomóż mi, proszę. Widzisz Tandy? Noice. Okej, panowie. Bądźcie gotowi. Czego chcesz? Chcę, żebyś uwolnił dziewczynę. Byłem w pokoju, by wynegocjować uwolnienie Tandy. No cóż, co oferujesz za jej wypuszczenie? Byłoby to dobre dla twojej nieśmiertelnej duszy. Chcę z tobą walczyć o Tandy. A, byłoby to dobre dla twojej nieśmiertelnej duszy. Myślisz, że człowiek taki jak ty, jak ja, wiesz, w zaświaty? Ten świat umiera, a ja będę brać to, co chcę. Nigdy nie uświadczysz... Uświadomisz sobie, jakiej siły wymaga podjęcie takiej decyzji. Ja jestem rozczarowany. Czy on mi zadał właśnie, kuźwa, milion obrażeń? 15 punktów? 14? Okej. Okay. No, panowie, bierzcie się do roboty. Go, go, go! Jednak powiem szczerze, że granie w angielskim trzeba późniejszy kontent, jak na przykład granie w Fallout 4, w której także jest sporo zagadek do odgadnięcia. No w ogóle Fallout 4 to był fajną grą, jest, zgadzam się. Znaczy 9 punktów? Ha. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że lepiej dla mnie by było używać pistoletu. Rip. Mam cię! Wow, kolejna osoba... padła. Krwi, krwi, krwi! Dziewczyno, uważaj. Zabić tego tłumoka. Ja jestem tłumokiem? Kurde, jestem w mensie. Mam 10 inteligencji, heroiczna inteligencja. What the fuck? Użyjmy tego dla jaj. Nigdy tego nie używałem. Pewnie nie dam rady. Okej, okay, ta babka. Kurde.
5 punktów. Ups. Muszę napieprzać. Dawaj, ochłap. Żyj po łydach. Czy ty kuźwa zaatakowałaś babkę, która jest uwięziona? Ej, spokojnie. O, shit. Nie. Mam 16 HP. A czy... Ian żyje? Może być problem. Kurde, ile ich jest w ogóle? Holy shit. Zadziałało! Nie narzekam! Proszę, nie umierajcie. Żałosne. Gdzie jest kurde Ian? A, tu jest Ian, okej. Okay. Jeszcze dwóch. Bungo, widzę, że grasz pod inteligencją, znaczy chcesz zamieszać przy kompach później? A czemu ty mi zarzucasz, że coś ci tam nie ze zrozumieniem? Kurde, już się do mnie ktoś przywalił. God damn it, internecie. Ej, nieźle. Teraz to jest... Dobrze, łap. Ła. Okej, widzę, że ona ucieka z jakiegoś powodu. Traf go, błagam. Dziękuję. Okej, ty? Nie jest ściana. Na jeżdżca. Okej. Ładuj. Ale kurde, pogrom. O hop, goni tą babkę. Ja nie wiem, czy on ją kiedykolwiek dogoni. Ona jest chyba szybsza od... A, może nie. A kogo ty strzelasz, kurde, Ian? Brać go! Dobrze, że nie atakują tych kobiet. Rozleźli wszyscy. No, ona już nie żyje. Tu jest dwóch, nie? Może widzę? To jest przejście. To nie jest przejście, gro. Nie chcę zabić jakiegoś... pustynnego bandyta, okej. Okay. Kurde. Bumbo, nie czytaj wybiórczo. Co przeczytałem wybiórczo? O, to już było mniej agresywne. Przepraszam, jeżeli coś przeczytałem wybiórczo. Załatwimy go. W ogóle podoba mi się, że ten gość ma wyrąbany kompletnie. Gdzie ty idziesz, Tajko? Marnowany wysiłek. Ale mam nadzieję, że mi ochłapa nie zabiją. Nie! Ochłap, kurde, nie najlepiej się trzyma. Ian siedzi w miejscu. Okej. Okay. Zostaw ochłapa! Okej, okay, wstał. Chciał 8 punktów. Ochłap nie trafia. Ian się bierze do roboty. Ja. Ty jesteś na mnie zły. Idziemy tutaj. Ale będziemy mieli luciwa. Jeźdźca, strażnik ginie. Ten gość naprawdę mnie olewa kompletnie? Jestem ciekaw, czy znajdę jeszcze amunicję do tej broni, gizma.
A to przepraszam w takim razie. Przez stream. Jezus Maria, a jak ten gościu jest po prostu, wiecie, niewinnym facetem, a ja go zacząłem atakować, to co wtedy? Trochę mi smutno będzie. Dobrze, Jan, pudłuj! Ta jest! Nie trafiaj, a masz! Oh shit. Come on. Wow, czy ja nie trafiłem, mając 95% szans? Okej. Okay. Jakim kurde prawem? Rzuciłem się pecha, żeby wylosować 5%. Chyba, że jeszcze jakieś modyfikatory są w tejże. Kurde, Ian jest... żądny krwi, stary, weź wyluzuj. Poczekaj, to się może źle skończyć, ja nawet nie wiem ile masz HP. No to jest jakaś bubka. Syndrom X-Coma. O Boże, w XCOMie... W ogóle jest Open XCOM, nie wiem czy wiecie, jest ten oryginalny XCOM. Ian, czy ciebie pogrzało do reszty? Dobrze, że masz... No, to się źle skończy. W XCOMie to potrafiła postać mieć dosłownie karabin w czyjejś twarzy, że wiecie, tekstury przechodziły przez siebie. I co? Pudło. O, amunicja mi się kończy z tej broni. 83%. Oh yeah. XCOM podobno podaje zaniżone wartości. Nie jest rzeczywista szansa, żebyś się cieszył, jak trafi przy niskiej szansie. What? Dziwne. Nie mam modyfikacji, które to... usuwa? Chodźmy dalej. Ja musiałem być starszym kretynem, jak grałem w tą grę. Ja zapamiętałem ją jako bardzo trudną. Co ja robiłem, jak ja w nią grałem, mając 10-12 lat? O, nice. Boże, Ian, nie umieraj, ja cię błagam. Nie mam, nie mogę trafić? Wkraczam! Dobrze. Naprawdę mały? Ale jaja. Bez sensu w ogóle. Czemu? O hop, nie trafiam. Ian w ogóle gdzieś poszedł. Chyba ma mało HP. Ups. O-o. Na 10 punktów życia. Upsi daisy, mogę mu za mało dać tego. Impaków. Very good. Ian, nie, nie, wracaj. Czy on może mi uciec w ogóle? Łupić, nie! Zostaw go! Fuck! Czy ja mogę trafić z takiej odległości? Nope. Ian! Ian! Zabić tego tłumoka, goddammit. Chyba mu się skończyła amunicja. Ian! Czy on może wyjść z mapy? Oh my god. Jezu, ja mam nadzieję, że to się właśnie nie stało. Byłoby głupie. Nie wiem, czy ja mam w ogóle amunicję do tego. Mam coś. Jak to będziemy musieli to przejść jeszcze raz? Postać nie trafiam.
Powróci jak skończę walczyć, okej. Okay. No, jesteście pewni? Bo on ma mój sprzęt. Nie, żeby Ian był jakiś super, bo głównie to nie trafia. Nie. Tajko, czy ty to właśnie kuźwa zrobiłeś? Nice. Ochłap, come on. Czemu mam 7 HP, to nie jest za dużo. Ochłap nie trafia. Co ja mam teraz zrobić jako... Fuck! Awans. Są wszyscy, tylko babki nie ma. Oh my god. Nie! Fallout! Cały... Oh my god! Wszystko się poszło rypać, ludzie. God damn it. Okej. Ale wiemy, że musimy tu kilka rzeczy poprawić. A przede wszystkim, to chcę mieć w pierwszym slocie. To jest 5-5-6. Okej. Jan, chodź tu. Jan, dostaniesz ode mnie, kurde, dosłownie 5 stimpaków. Okej. Jakim cudem to by się skończyła amunicja, co? Powiedz mi to. Masz tą amunicję. Tajko. Okej, on ma sporo. Damy mu 7. Dobra. Żeby mi gra skraszowała. Okej, ludzka, ja sobie zrobię krótką przerwę. Kurde, miałem robić tylko do początku streama, ale nie mogę się oderwać. Chcę skończyć przynajmniej tą warkę, więc zaraz wracam, okej? Okay?